Cześć, witam Was moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna tarotowa karta, czyli będziemy mówić o szóstce kielichów. Kielichy również nazywane są pucharami. Kielichy, puchary to żywioł wody, czyli tak jak pamiętacie z moich wcześniejszych filmów, żywioł wody odpowiada za emocje i uczucia przede wszystkim. Szóstka jako cyfra harmonii będzie mówiła o harmonii uczuć, harmonii emocjonalnej. Czyli to taka podstawowa, jak gdyby podstawowe znaczenie, harmonia emocjonalna. I słuchajcie, szóstce pucharów odpowiada planeta Wenus. Planetę Wenus kojarzymy z pięknem, z urodą, ze sztuką, czyli możemy powiedzieć o pięknie, urodzie, sztuce, właśnie harmonii emocjonalnej. Jeżeli chodzi o czas, to jest mniej więcej czas od 2 do 12 listopada. Jeżeli patrzymy na kartę Crowleya, trzeba pamiętać, że Crowley nazwał szóstkę pucharów przyjemność. To oznacza dobrobyt, to oznacza siłę, ale właśnie taką harmonię, bez jakiegoś napinania się na tą harmonię, bez musu harmonizowania, to jest po prostu harmonizowanie. Nie chodzi tutaj o zaspokojenie pewnych potrzeb, tylko o ułożenie naszych potrzeb emocjonalnych. Jeżeli chodzi o White'a, macie taki obrazek, wizerunek, gdzie jest pełno kwiatów, gdzie kolory są spokojne, są to kolory żółte, czerwone, te puchary są złote, czyli jak gdyby puchary są pełne, puchary są w bogactwie, w dobrobycie. Są na tym wizerunku dzieci, jest ktoś, kto daje, sprzedaje kwiaty. Też szóstkę pucharów właśnie nawet z tego samego wizerunku można również kojarzyć z dziećmi albo z dzieciństwem. Czyli możemy powiedzieć, że szóstka pucharów jest taką kartą powrotu do lat przeszłych, ale powrotu harmonijnego, powrotu spokojnego. Jeżeli przy szóstce pucharów pojawią się negatywne karty, to możemy mówić, że wróci w nasze życie coś, co nie do końca będzie nam odpowiadało, co nie jest harmonijne, nie jest dobre i nie jest pozytywne. U Crowleya mamy jak zwykle w pucharach kwiaty lotosów. Są one złote. Mamy również węże, czyli symbole przemiany, symbole transformacji. Te złote, miedziane kielichy są napełnione. To takie wewnętrzne uzdrowienie, uspokojenie, spełnienie, zadowolenie. Są fale, ale fale są spokojne. Ta woda jest spokojna, czyli spokojne emocje. Oczywiście, jak każda karta tarota, tak i szóstka pucharów posiada swoje negatywy. I tutaj możemy właśnie mówić o tych niechcianych powrotach albo o totalnej niedojrzałości, bo jeżeli na czyjąś osobowość, kto ma na przykład 35 lat i jest w wieku dojrzałym, dusza jest już dojrzała, wychodzi szóstka pucharów w negatywie, to znaczy, że ta osoba tak do końca dojrzała nie jest. Czyli właśnie taka niedojrzałość emocjonalna. Może to być brak wiary w siebie, strach i lęk przed tym, co nastąpi, dlatego tkwimy uporczywie w przeszłości, nie chcemy ruszyć w przyszłość. Przy na przykład karcie diabła w negatywie może taka szóstka pucharów oznaczać jakieś trudne dzieciństwo, jakieś sprawy związane z dzieciństwem, czy chociażby na przykład molestowanie seksualne przy takiej karcie. W miłości jest to bardzo dobra karta, dlatego że mówi o wymianie emocjonalnej, o harmonizacji uczuć, o tym, że po okresie burzy i smutku z piątki pucharów wynikającego nadchodzi czas harmonii i czas uspokojenia. Jeżeli stawiamy na osobę partnera, to może to być bardzo taki dobry, spokojny, ale jednocześnie energetyczny kochanek. Jest to karta pozytywnej zmysłowości, więc tutaj dla pary to już dobrze wróży. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, puchary nie są takimi typowymi kartami do spraw zawodowych, ale jeżeli już wypadnie ta karta, to mówi ona bardzo często o uspokojeniu emocji, jeżeli chodzi o pracę. I może to być uspokojenie ze względu na czynniki zewnętrzne, czyli ze względu na to, co się dzieje
w pracy, czyli odejdą jakieś negatywne osoby, czyli być może powróci stary system, stara harmonia, w którym my czuliśmy się bezpieczni, ale również takie wewnętrzne nasze uspokojenie, czyli tutaj mogą szaleć gromy i pierony, a my czujemy się spokojni. Jest to bardzo dobra, spokojna i pozytywna karta i tak jak mówię, ten jej negatyw, czyli ta niedojrzałość emocjonalna w każdej sferze naszego życia, czy na przykład negatywne powroty byłych niefajnych partnerów, byłych niefajnych okoliczności, to jest w sumie taki jedyny, najważniejszy negatyw tej karty. Jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, podobnie jak karta głupca, dziesiątki monet czy słońca, mówi ona o jakichś sprawach zaszłych, jakichś sprawach często z dzieciństwa, jakichś sprawach, które mogły być nam przekazywane genetycznie, czyli takie tutaj na takie rzeczy w zdrowiu trzeba zwrócić uwagę. Mogą to być jakieś defekty genetyczne, jakaś nieprawidłowa budowa genów, jakieś rzeczy, choroby, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, czyli rzeczy dziedziczne. Jeżeli chodzi o sprawy karmiczne, to tutaj mamy już jak gdyby z jednej strony bardzo duży stopień przepracowania karmy, dlatego że wychodzimy na spokojne wody, ale z drugiej strony przy tych negatywnych aspektach może szóstka pucharów w karmie mówić o tym, że jeszcze musimy coś przerobić z naszych wczesnych lat dziecięcych, czyli na przykład nie wiem, stosunki z ojcem, z matką, co jest w pewnym momencie najważniejsze w naszym życiu. Umiejętność dostosowywania się do środowiska, ponieważ w momencie, kiedy wchodzimy do szkoły, wchodzimy do środowiska, może mieliśmy takie problemy i teraz właśnie takich problemów musimy się pozbyć. Myślę, że to jest najważniejszy wykładnik tej karty. Oczywiście zachęcam do tego, żeby najpierw z kartami medytować, potem dopiero słuchać czy czytać o znaczeniach kart i jeżeli już wewnętrznie nauczycie się swojej interpretacji karty, to macie bardzo dobrze zbudowany mur i podstawę tego, co karta znaczy. Kolejne cegiełki to są tylko wiadomości, które uzyskujecie ode mnie, od innych osób zajmujących się tarotem, także to tylko dokładacie kolejnej wiedzy. Także tak przedstawia się szóstka kielichów. Oczywiście zapraszam do tego, żeby śledzić kanał, subskrybować, być, oglądać i jeżeli się podoba, dawać kciuki w górę, jeżeli się nie podoba, oczywiście w dół, wtedy wiem, no też ewoluuję, w jakiej formie zmieniać być może te filmy, tak żeby trafiały do Waszych serc po prostu. No i oczywiście bądźcie ze mną i buziaki dla Was, pa, pa!